Cześć kobietki! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj, kochane, zapraszamy Was na wiosenny haul ubraniowy, ponieważ zarówno w kolorystyce, jak i w lekkości tych ubrań czuć już powiew wiosny. Będą to ubrania z najnowszej kolekcji Sinsay, więc jeśli lubicie robić zakupy w tym sklepie lub po prostu taka tematyka Was interesuje, to koniecznie zostańcie z nami. Dziewczyny, dzisiejszy odcinek zaczynamy od zestawienia bluza i spódnica. I jeśli chodzi o spódnice, to tego typu spódnice były już modne jesienią. Sama mam w swojej szafie dwie, co prawda troszeczkę inne, ponieważ moje zapinane są na guziki z boku, tu mamy rozcięcie z przodu. Jeśli szukacie tego typu spódnicy, to uważam, że ta jak najbardziej jest godna uwagi, ponieważ moim zdaniem ma bardzo ładny kolor, no i prezentuje się również super. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu, na mnie widzicie rozmiar 38. Spódnica u dołu, jak widzicie, jest zakończona tak surowo. Jeśli natomiast chodzi o rozmiarówkę, to wydaje mi się, że wypada ona standardowo, ponieważ rozmiar 38 noszę na co dzień, no i rozmiar według mnie jest trafiony. Jeśli chodzi natomiast o skład, to mamy tu 81% bawełny, 9% wiskozy, a reszta to poliester. I spódnica dziewczyny kosztuje 70 zł bez grosza, także myślę, że cena również jak najbardziej jest przystępna. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to od razu moją uwagę przykuła kolorystyka, ponieważ gdy ją zobaczyłam, to od razu pomyślałam o zestawieniu: ta bluza białe spodnie, ta bluza jasne dżinsy, no i do tej spódnicy też prezentuje się jak najbardziej fajnie. Zobaczcie, pokażę Wam z bliska, mamy tu taki dość spory nadruk. Na mnie widzicie rozmiar M, pokażę Wam, jak prezentuje się ona w całości. Zobaczcie, w jej składzie mamy 60% bawełny, reszta to poliester i kosztuje ona 40 zł bez grosza. Dziewczyny, jeśli spódnica Wam się spodobała, to mam dla Was dobrą wiadomość. Możecie w Sinsayu dokupić do niej katanę w tym samym odcieniu dżinsu. No zobaczcie, moim zdaniem to zestawienie wygląda świetnie. Katana zapinana jest na zatrzaski, które ukryte są pod materiałem. Zobaczcie, z przodu mamy również takie dwie duże naszyte kieszenie. Tak się prezentuje ona z tyłu, na mnie widzicie rozmiar M i moim zdaniem rozmiar jest trafiony. Kosztuje ona 80 zł bez grosza, a w jej składzie mamy 81% bawełny, 9% wiskozy, a reszta to poliester. I na chwilę jeszcze wrócę do spódnicy, ponieważ tak jak wspominałam, mam już podobne w swojej szafie, ale wiecie co, dziewczyny, no chyba jednak ją zostawię, ponieważ no podoba mi się cały ten zestaw. No i ten jeans jest taki porządny, podoba mi się jego kolorystyka, no i chyba się poddaję. Wiem, że nie powinnam zostawiać kolejnej jeansowej spódnicy, ale tak, ten zestaw mi się podoba, że no chyba go jednak zostawię. Zestaw kamizelka i spodnie, zarówno kamizelkę, jak i spodnie możecie kupić osobno, ale ja postawiłam na cały zestaw. Zarówno w składzie kamizelki, jak i spodni mamy 30% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Kamizelka kosztuje 70 zł bez grosza, tak samo spodnie, więc za cały zestaw zapłacimy 140 zł bez 2 groszy. Jeśli chodzi o spodnie, to mam na sobie rozmiar M i rozmiarowo są one na mnie dobre. Tak wyglądają z tyłu. Gorzej już z długością, ponieważ przy wzroście 1,69 m, jak widzicie, są one na mnie trochę za długie, także są do skrócenia. Natomiast jeśli chodzi o kamizelkę, to zobaczcie, rozmiarowo jest ona na mnie dobra, tak prezentuje się z tyłu. Oczywiście nie zapomnijcie o rozpruciu tego rozcięcia z tyłu, no ja tego nie zrobiłam, ponieważ no nie wiem, czy sobie ją zostawię. Pokażę Wam również, jak prezentuje się z bliska kolorystyka. I na stronie tego nie zauważyłam, a teraz widzę, że jednak ta kamizelka jest trochę ciemniejsza od spodni, ale tak naprawdę mi to nie przeszkadza, ponieważ moim zdaniem zestaw prezentuje się bardzo ładnie. Kolejny zestaw, tym razem marynarka i spodnie. W tym przypadku również osobno możecie kupić marynarkę i osobno spodnie. Jest to zestaw w kolorze niebieskim. Bez wątpienia jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Oczywiście zaraz po kolorze beżowym. No i może zaczniemy od spodni. Dziewczyny, jeśli poprzednie spodnie nie przypadły Wam do gustu, ponieważ nie lubicie spodni z szeroką nogawką, no to być może ta propozycja okaże się być właśnie dla Was, ponieważ mamy tu spodnie typu cygaretki. No i w tym przypadku nie mam już problemu z długością. Długość jak najbardziej jest na mnie dobra. Mam na sobie rozmiar M. No i zobaczcie,
wszędzie leżą idealnie. Te spodnie możecie kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Natomiast jeśli chodzi o marynarkę, to ją możecie kupić jeszcze w kolorze czarnym. Jest to marynarka zapinana na zatrzask. No i w pasie mamy dodatkowo wiązanie. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z tyłu. Marynarkę również mam w rozmiarze M. Zapomniałam jeszcze dodać, że mamy tu dziewczyny po całości podszewkę. Pokażę Wam kolorystykę z bliska. Jeśli chodzi natomiast o skład, no to zarówno jeśli chodzi o spodnie, jak i o marynarkę, to przeważa tu poliester. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to spodnie kosztują 50 zł bez grosza, natomiast marynarka 80 zł bez grosza. Dziewczyny, jeśli cenicie sobie wygodę, to ta propozycja może Was zainteresować. Koszulka i spodnie dresowe. Koszulka wykonana jest w 100% z bawełny. Z przodu mamy taki nadruk. Podoba mi się to, że nie jest ona dopasowana do sylwetki, tylko jest taka luźniejsza. Ja zdecydowanie w takich czuję się najlepiej. Na mnie widzicie rozmiar M. Jeśli chodzi natomiast o cenę, to kosztuje ona jedyne 25,99 zł. A teraz przechodzimy do spodni. Są to spodnie z szeroką nogawką, z kieszeniami cargo. Pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się ten kolor z bliska. Mam na sobie rozmiar M i rozmiarowo są one na mnie dobre. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztują one 39,99 zł, a w ich składzie mamy 40% bawełny, a reszta to poliester. No i zobaczcie dziewczyny, według mnie te spodnie świetnie współgrają z tą koszulką i takie zestawienie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zamówiłam jeszcze bluzę w kolorze szarym i w tej bluzie mamy nadruk zarówno z przodu, jak i z tyłu. Trochę zastanawiałam się, czy jak dla mnie nie będzie już tego wszystkiego za dużo, czy nie za dużo będzie się tu działo, ale muszę Wam powiedzieć, że nawet mi się to podoba. W sumie to mogłabym się do tej bluzy przekonać, no ale oczywiście jest to kwestia gustu. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i rozmiarowo jest ona na mnie dobra. W jej składzie mamy 30% bawełny, reszta to poliester i kosztuje ona 39,99 zł. Teraz propozycja w kolorze beżowym. Zaczniemy od spodni. Są to spodnie z wysokim stanem, z szeroką nogawką. W pasie mamy również taki cienki paseczek. Niestety w tym przypadku nie trafiłam z rozmiarem. Jak widzicie, są one na mnie za długie, ale to tak naprawdę jest najmniejszy problem, ponieważ z długości mogłabym je skrócić, ale niestety są też za szerokie w pasie. No i jak widzicie, w tej partii też nie do końca dobrze leżą, także na pewno ich nie zostawię. Tak wyglądają one z tyłu. W ich składzie mamy 16% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. I kosztują one 49,99, a na mnie widzicie rozmiar M. Natomiast jeśli chodzi o sweter, to mamy tu stójkę ze suwakiem. No muszę Wam powiedzieć, że ten materiał jest naprawdę taki mięsisty. Wizualnie również ten sweter prezentuje się fajnie. Zobaczcie, tak wygląda faktura materiału. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i rozmiarowo ten sweter jest na mnie dobry. W jego składzie mamy 52% wiskozy, reszta to poliester i poliamid i kosztuje on 59,99 zł. A teraz propozycja bluzy z rozpinaną stójką w paseczki. Zobaczcie, tak prezentuje się na mnie ta bluza w rozmiarze M. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ona z bliska. W jej składzie mamy 60% bawełny, a reszta to poliester i kosztuje ona 49,99 zł. Dziewczyny, jeśli lubicie paski, ale ta poprzednia bluza nie do końca przypadła Wam do gustu, to mam dla Was propozycję cienkiego sweterka w paseczki. Jest on wykonany w 70% z wiskozy, reszta to poliamid. Bardzo podoba mi się tu zestawienie kolorystyczne, ponieważ mamy połączenie koloru beżowego i koloru czarnego, więc moim zdaniem fajnie będzie wyglądał na przykład w zestawieniu z beżowymi spodniami, no może niekoniecznie z tymi, które mam na sobie, bo są na mnie za duże. Super będzie wyglądał też do czarnych spodni. Jeśli jednak no nie do końca ten motyw pasków do Was przemawia, to możecie go kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Pokażę Wam, jak prezentuje się materiał z bliska.
Na mnie widzicie rozmiar M i rozmiar jest trafiony, a sweterek kosztuje 35,99. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wydaje nam się, że ten haul ubrania był całkiem udany. Koniecznie piszcie w komentarzach, co Wy myślicie o tej kolekcji. Dajcie znać, czy która z dzisiejszych rzeczy spodobała się na tyle, że pobiegniecie po nią do Sinsaya. Oczywiście, jak zwykle, zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco, nie przegapić żadnego odcinka, no i żeby nasz kanał mógł się rozwijać. Oczywiście dziękujemy Wam również za wszystkie dotychczasowe subskrypcje, no i za wszystkie łapki w górę. A dzisiaj już się z Wami żegnamy, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!